Cześć, to są Spiders. Hej, witamy Was w naszej nowej kuchni i jak widzicie za nami jest regał. Postanowiliśmy, że regał będzie teraz w kuchni, będziemy przy nim nagrywać, bo możemy nagrywać i na siedząco, i na stojąco. I jak widzicie na górze jest nawet nasze drzewko z modliszką. Siedzi, obserwuje, taki nasz mały reżyser patrzy, czy wszystko jest w porządku, czy się dobrze nagrywa. Czy ewentualnie jakaś ofiara leci, żeby ją może sobie schwytać. Mamy dzisiaj dla Was film z przenoszenia dwóch samiczek, prawdopodobnie samiczek, bo jeszcze nie jesteśmy z tego 100% tak pewni. Są to samiczki Hati Hati, ceriopagopusy. I co? Mamy dla nich dwa terraria. 20-30x25 głębokości. I zrobimy taki znowu mini challenge jak z chromkami. Czyli Weronika sobie urządzi po swojemu, ja po swojemu, a Wy potem ocenicie, które Wam się bardziej podoba. I specjalnie zrobimy te terraria trochę w innym stylu, żeby też zobaczyć, jak one sobie zaaranżują, którą ozdobę fajnie wykorzystają. Łukasz zrobi z korzeniem, ja zrobię z kawałkiem tuby korkowej. Zastanawiam się, co przy tym gatunku się lepiej sprawić, właśnie tuba czy korzeń. Ale pamiętajmy, że one właśnie tak mega pajęczynują, tak? Że robią sobie takie naprawdę fajne gniazda. I też nie chcielibyśmy im bardzo jakoś zagrać tych terrariów, żeby było... one właśnie miały miejsce do dlatego też będzie właśnie minimalnie z roślinami, jakieś tam tylko troszkę damy. Będzie jakiś właśnie korzeń, tuba i jakieś ozdoby do podłoża. Więc co, zaczynamy. Od razu. To jeszcze trzeba pokazać te stare terraria. A, dokładnie. Teraz Wam pokażemy. Pająki są jeszcze w małych terrariach i zrobimy Wam zbliżenie, jak to teraz wygląda, jak się tutaj urządziły. Szczególnie jedna z gwiazd to naprawdę piękne gniazdo. Ona miała tutaj właśnie włożony taki kawałek korka. Będzie widzieć właśnie. Wygląda to naprawdę świetnie. Nie są jakieś ogromne ptaszniki. Znaczy nasze podrostki nie są jakieś duże. Bo one mają chyba po 3 dc. Może nawet nie 3 dc. Ale coś koło 3 dc będzie zaraz chyba. Zobaczymy, bo je nawet rzadko budujemy. Jeszcze Wam pokażemy, jak to wygląda z boku, jak wygląda z tyłu. One właśnie tak się chowają często. Tak naprawdę widzimy je tylko i wyłącznie przy karmieniu. I to było tak, że najpierw były właśnie położone kawałki kory. To Wam nagraliśmy, ale potem nie wstawiliśmy jednak tego filmu. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie nagrać od razu już większe samiczki. Ale właśnie tutaj były kawałki kory i ona sobie to wszystko opajęczynowała, przysypała torfem. Tutaj ma taki tunel sieci i górą sobie wychodzi do karmienia. Drugi w sumie podobnie, chociaż już nie zrobił takiego ładnego. Mnie go też trochę rozwaliłem przypadkowo przy karmieniu. Ale w sumie mógłby do góry pójść jeszcze z siecią, ma miejsce. Mógłby. A on siedzi tutaj gdzieś na dole. Bardziej właśnie przy tym korku. No dobra. Ale to jeszcze nie koniec. Film ten jest skierowany głównie do naszych dwóch nowych patronów. Więc jak już te rary będą urządzone, to nakleimy tutaj naklejki właśnie z nazwami tych patronów. A póki co bardzo dziękujemy. Fajnie, że zdecydowaliście się nas wesprzeć. I przechodzimy do aranżacji. To co? Działamy. Ja biorę sobie moje jedno. Teraz zaczynam od torfu. Mam tu jeden kubeczek tutaj przygotowany. Ale torf już był nastawiony wczoraj. Dajemy wermikulit? O, właśnie zapomniałem. A, to dobra. To może ty dasz wermikulitem, a ja bez. No. Ja tu mam jakiś piękny korzeń. Kupiliśmy go właśnie wczoraj u chłopaków z Animale. Mają tak ogromny wybór, że to jest po prostu głowa. To prawda. Korzeni tub korkowych mają po prostu... Chyba z 10 minut patrzyłem, no, który korzeń w ogóle wybrać sobie. A to jest fajne, bo idziesz do sklepu i możesz sobie wybrać. I masz czy czego większy, wybierać. Tak, czy większy, czy mniejszy, czy jakiś zagięty. Jest to chyba nawet dużo tego korku. I mamy właśnie już rozdzielony bluszcz. Weronika wzięła troszkę. Oczywiście
kupione w najlepszym sklepie z roślinami, Leroy Merlin. Jeden bluszczyk chyba kosztuje 6 zł, a taką jedną doniczkę na rozdzielić tutaj, jak to Weronika rozdzieliła na 7 części, z czego są takie 3 malutkie, więc no 6 części. A ten dusz się fajnie rozrasta, fajnie się trzyma w terariach. Powiedz co, ja nie będę dawał dużo, bo jakby jej to gniazdo robiła, to żeby nie rozwaliła tego. Ja mam tutaj taką tubę korkową. Jest lekko pęknięta. Porośnięta porostami, troszkę mchu tutaj ma. I chciałabym ją tak tutaj jeszcze odłamać. O, super. Wtedy jest taki fajny... No. Fajne zgięcie, nie? Super ta tuba jest. Naprawdę fajna. Takich by się kilka przydało. Bo na przykład porównajcie sobie. To ta też mam... ta o chłopaku z animale, nie? Tak. Tutaj dla porównania wam pokażę jeszcze taką tubę. No. I tutaj jest już taka... Taka zwykła... Zwykły kawałek drewna. Nic ciekawego, a na przykład właśnie w porównaniu do tej, to już się coś dzieje. Tu już macie właśnie porost, już macie trochę mchu, jest jakieś zgięcie, zgrubienia. Ta faktura też kory jest inna. Coś ciekawego. Właśnie tą ja sobie wykorzystam. Chyba tak ten kurs zostawić, bo już sobie z przodu się rozrastał, wiesz? Tak by się pewnie lepiej. No, ładnie. Jak dam go z tyłu, to ja go zaś czuję pewnie, podejrzewam. Bo domyślam się, że on sobie gniazdo robi o właśnie w tej części, o w tej całości. Tam z tyłu, nie? Z prawej albo z lewej, tak sobie może do góry, może lekko pójdzie. Więc jak dam z tyłu bluszcz, to ona go całego weźmie, pogniecie, no. Będzie sobie w sieci. A tu, bo chyba to właśnie tak fajnie, fajnie zrobić. Też większość terrorystów raczej dla Hati Hati nie robi jakoś specjalnie terariów, tylko właśnie... A to szczególnie pod hodowlę sobie robię, no. Więc to jest po prostu kawałek kory, torf i koniec, żeby po prostu było tak... Właśnie sprawnie tego, właśnie pod kokony. Ona sama zasieciuje. O, a ta użyje sobie tego muchu od Hiszpana. O Jezu, ale on jest piękny. I miły taki, nie? No, no. Świetny jest. Hiszpan zawojował nasze terraria tą paszką. Porosów chyba też troszkę wężę. Tu trochę podsypię. Tak. Też tu z tyłu muszę trochę podsypać, bo taka dziura mi się zrobiła pod tą. A wiesz co? Też może tam trochę torf bardziej dla porównania. No. Może... Ale bardzo fajny torf się przygotowałeś. Tak? No, taki... Smakuje ci, mówisz? Nie, taki jest sypki. Sypki, a taki mokry. Fajny. Ja zwykle na oko, ale tak, tak mi się wydaje, tak... Nie rokuję. To jest... Chyba zrobiłem znowu za dużo. Więc będzie dużo aranżacji. Mamy do przygotowania te dwa terraria i jeszcze jedno duże, ale nie będę mówiła z czym. W sumie planujemy dzisiaj przenieść na filmie dwa ptaszniki. Ogólnie mamy zamiar nagrać chyba 4 filmy, więc taki mały spoiler, no. Ptaszniki się pojawią. Tych czaszek. Pamiętacie te czaszki? My je zakupiliśmy właśnie w Spiders Factory na jednej z giełd. I jedna będzie dla was w konkursie, oczywiście. Ciągle tak. Czeka. To są 3 czachy. Fajne. Podobają nam się, tylko jakoś jeszcze w sumie ich nie użyliśmy. Właśnie dlatego ja dzisiaj chcę już w końcu czaszkę użyć, bo tak właśnie powiedziałam Łukaszowi przed filmem. Łukasz, mamy tyle ozdób, a nie ruszamy tego. No teraz nawet nie mieliśmy kiedy aranżować naprawdę, więc... A jest to coś, co akurat lubimy. No, ale jeśli na przykład wy też tak macie, że to do jakiegoś fajniejszego terrarium, to też nie dzisiaj. To tak też komuś innemu. Kupujecie na giełdach, no. Odkładacie i potem macie taką kolekcję w tak. Pudełku. A przecież to się kupi, tak? Jak się nie będzie podobać, to można zawsze wyjąć. Mądre słowa, mądrej kobiety. No.
Czasem powiem coś mądrego. Hati Hati pochodzi z Indonezji, dokładniej z Malezji. Dość duży pająk. Samice dorastają do 8 cm długości ciała z odnóżami do bodajże 25 cm. Optymalna temperatura u nich to powinno być 25 stopni. Chociaż jak patrzyliśmy, no jeśli właśnie, chodzi o Indonezję, o Malezję, to można stosować właśnie temperaturę od 25 do 28, właśnie wyższą. Tam są różne takie temperatury. Tak naprawdę w ciągu roku są... W lipcu na przykład, no wiadomo, jest najcieplej, wtedy dochodzi temperatura do około 32 stopni. Ale... A na przykład w grudniu już spada do 23, no to też nie jest dużo. I co najważniejsze, nie można doprowadzić do przesuszenia terrarium. Musi być odpowiednia wilgotność u nich. To ja jeszcze sobie położę ten mech, który mi tam Łukasz rozdrobni. Tutaj masz już trochę. Jeszcze potrzebujesz, czy starczy ci? Wystarczy. Dobra. A może byś po tą swoją tubę dała trochę porostów jeszcze, co? Tutaj tak przy korze. Można. Tak jakby to właśnie z tej kory spadło, to by tak naturalnie fajnie wyglądało. Kurczę, bo ty zaraz to zrobisz lepiej niż ja. To ci dołożysz. No w końcu challenge, nie? No właśnie. Potem jedno... A nasi widzowie nam tutaj ocenią, komu lepiej poszło. Jednogłośnie wygra Weronika i co? Wcale nie, bo też masz fajnie, kurde. No właśnie, mi czegoś jeszcze brakuje. Ty zaraz wymyślisz coś takiego, że zagniesz mnie i już będzie pozamiatane. A jeszcze wam powiemy, że tak jak widzieliście tutaj w tych poprzednich terariach małych, że młode Hati Hati robią sobie gniazda bliżej podłoża, bliżej ziemi, a dorosłe, większe osobniki już mają tendencję do robienia sobie gniazd gdzieś tam w górnych partiach terariów, czy na wolności w górnych partiach drzew, gdzieś tam w korze, w dziupli, w jakiejś opuszczonej właśnie takiej dziupli, czy w jakichś szczelinach drzew, gdzieś tam sobie zawsze to gniazdo zrobią. I właśnie chcemy zobaczyć, jak będzie u nas, czy one faktycznie pójdą do góry, czy jednak zostaną na dole, tak jak zrobiły w tych poprzednich terariach. Właśnie jesteśmy ciekawi. Dodatkowo będziemy mogli sprawdzić sobie, czy lepiej dać takiemu właśnie ptasznikowi korzeń, czy lepiej dać tubę, co będzie się lepiej się sprawdzało. Znaczy oczywiście, no, gdybyśmy robili hodowlę taką, wiecie, że ciągle dopuszczanie, no to pewnie tuba byłaby wygodniejsza. Ale korzeń, no... Ale też chodzi o to, żebyśmy za jakiś czas mogli wam pokazać terrarium i żebyśmy wspólnie ocenili, a może który pająk sobie lepiej właśnie. Może na streamie nakarmimy razem? No na pewno. Jak już tak sobie ładnie zrobią, to wtedy wiecie, zobaczymy. Tutaj ścinki, znaczy ten ścinki. Prosty. Tutaj mam porosty. Porosty też posypiemy gdzieś tutaj. A ten mech. Trochę zmienię krawy. O, i tak jak Łukasz mówił, tutaj damy troszkę porostów, tak jakby one tak odpadły, wiecie, z tej kory. O, ja zrobiłem... To było takie naturalne. Ja zrobiłem coś takiego jeszcze z tym mechem, tym drugim. Więc to jest mech hiszpański? Nie. To jest chyba hiszpański właśnie. On się nawet fajnie wygląda, ten hiszpański. Mhm. Łukasz znowu podnosi nam poprzeczkę. Tak? No zobacz, coś takiego zrobiłem. Ja to na ściółce tak leżało, takie te. Mhm. No fajnie. Nie za dużo. Chyba za dużo. Ty robisz troszkę takie... naturalny nieład. Tak, nie? I tak, tak super, tak nie. I tak naprawdę w lesie no nikt tego nie układa, jak spadnie, tak leży. Więc im naturalniej, tym lepiej. Tu jeszcze są takie fajne rzeczy, ale to niestety nie do Hati Hati.
Ale to też jest do użycia, do wykorzystania. I takie coś fajne na gniazdo. Pomyślałam, żeby użyć na miseczkę z wodą, ale... Ale potem pomyślałam, że to chyba by zgniło, wiesz, jakby w tym była woda. Ja bym to dał, ale naziemnemu. No ale jako wodę? Tak. A to nie zgnie? Chyba, żebyśmy to dali jeszcze do piekarnika. Bo ja się boję, że tu się zrobi pleśń od środka. O, jeszcze porządnie zrobię na stole i wstałem tam z tyłu, żeby miała. Więc może porównamy sobie dwa obok siebie. No czekaj, jeszcze się zastanowię, czy jeszcze coś dodaję, czy już... Tutaj macie właśnie moje terrarium z korzonkiem, z bluszczykiem, trochę porostu, muchu. A tu obok terrarium Weroniki z tubą korkową, z bluszczem, porostami, z muchem. Też to pięknie wygląda. To ja się spryskam sobie tutaj całe te szybki. Żeby miała fajną wygodność. No kupiliśmy taki drugi do kwiatków, w sumie troszkę lepiej zostają właśnie te kropelki wody na ściankach. Do nadzoru się bardziej przydaje. Dobra, to tyle mi starczy. W sumie mogłem pomyśleć o tym, o daniu jakiś jest co? O daniu kawałku korka tutaj na górę gdzieś jeszcze. Pokaż go do kamery. Tutaj go wzięliśmy z jednego drugiego botboxa. Weroniki jest trochę większy. Bo jakiś blady się teraz wydaje. Mam nadzieję, że to nie jest samiec. Ale jak samiec najwyżej trudno. Będzie miał jeden lepiej. Bo dzisiaj będziemy mogli zastanawiać, gdzie dopuszczyć. Bo też mieliśmy jednego samca i on sobie z kolei nie robił gniazda, tylko siedział taki skulony. No właśnie. A te właśnie... Te sobie ładnie robiły. To trochę na patencie. Żebyś tego tylko nie przykrzywił w tą stronę do nas, żeby nie wyskoczył na nas. Taki mały patent z mojej strony. Kawałek bambusa, trytytka. I się przydaje przy ptasznikach, żeby uważać z rękoma. Już sobie siedzi w kącie. Mam nadzieję, że potem zejdzie w dół. Jeszcze a propos nazwy. Jak sama nazwa mówi, Hati Hati po indonezyjsku oznacza bądź ostrożny, bo są to pająki bardziej agresywne, mają dość silny jad. No i z tego względu są polecane raczej dla takich zaawansowanych już osób w terrorystyce. Na pewno nie na pierwszego, nie na drugiego pająka, tylko już jak macie pewne obycie z ptasznikiem. Tak, podnosić? Tak, podnosić. Jeżeli nam nie skoczy. A ty też tak zbladła, nie? Może przed wylinką. Może, bo ma taką dupkę dużą. Oby. No, ale u ciebie na tubie to się ładnie prezentuje, bo będzie. Ślicznie wygląda. I tutaj macie właśnie nasze oba terraria. Dajcie znać, które wam się bardziej podoba. Czy Weroniki, czy moje. I napiszcie nam w komentarzach, czy jesteście ciekawi i chętni na jakąś drugą część. Jak sobie... Jak będą wyglądały te terraria już po aranżacji też przez pająka, no bo my zrobiliśmy taką ludzką ręką, a pająk sam sobie stworzy gniazdo. One sobie zrobią remont po swojemu, urządzą. Jestem bardzo ciekawa, czy mój pójdzie za korę, tam na dół, czy pójdzie sobie do góry i na przykład sobie zrobi taki tunel tutaj. Taki tunel, tak? No.
Bo tak ja tak myślałam, że on sobie właśnie wejdzie tam i stamtąd pójdzie do góry takim tunelem sieciowym. Mm-hmm. A twój jak obstawiasz? Możemy zrobić takie właśnie przewidywanie. Mam nadzieję, że muszę zrobić tam zakorzenie, wiesz? Bo to specjalnie zrobiłem dla niego. No. Takie miejsce. Tu. Mm-hmm. Tu jest pod korzeniem, ma taką miejscówkę fajną, którą mu od góry stucę zrobić lej i tutaj lej. I widzę, że już mu tutaj też troszkę mchu dałeś, żeby nie miał daleko tak, do tak. ciągnięcia. Wiesz co, podsypałem właśnie, żeby mógł sobie z tego robić gniazdo. Fajnie, to jeszcze pokażemy moje z tyłu. Moje z tyłu tutaj też ma takie miejsce. Właśnie pod korą. Na fajny tunel. To są dwa takie same terenia na wielkość. Pająki przeniesione, trzeba teraz je odstawić na regał. I na koniec jeszcze nakleimy nazwy naszych patronów. A to już chyba na szafce. To już przekazuję Weronice. Najpierw leci. Twoja. Ta moja właśnie. O Jezu, to ładnie wygląda w tej szafce. I to jest moje. Sam sobie włożę. Dobra. Tak. Ojej, tak pięknie, co? No. Teraz mi się te stare nie podobają. Zawsze takie, że te najnowsze są takie najładniejsze. Coś możemy wyrównać ładnie. O! Pięknie. Jak się wam podoba? Dużo lepiej, nie? A jeszcze jak widzicie, tutaj będziemy na dole wymieniać też. Te od nowa aranżować. Tutaj też będziemy robić restart. Właśnie tu były trzy pająki, ale je wzięliśmy, przełożyliśmy już do pojemników plastikowych. Bo były takie brudne strasznie, że stwierdziliśmy, że trzeba to umyć i zaaranżować od nowa, więc już niedługo będą kolejne. Jak widzieliście, Łukasz już przykleił naklejki z patronami, z nazwami pająków. Tutaj jest terrarium, które ja robiłam, czyli patronem jest Cobra i Blade. A moim patronem jest Michał Kaczorowski. Ja bardzo przepraszam, że dopiero teraz nagrywamy to podziękowanie, ale jakoś tak przez remont, przez to wszystko... Jeszcze tak. Przez filmy zawodowe nie mieliśmy kiedy tak naprawdę tego zmontować. Mam nadzieję, że nam po prostu wybaczycie. No, czasem tak się zdarza, że człowiek po prostu zajmuje się wszystkim i nie ma czasu tak naprawdę na dogranie tego, co jest ważne. Oczywiście dodatkowo dla Cobra i Blade zostanie wysyłany jeszcze list, pocztówka, która będzie zaprojektowana. Tak, teraz sobie szybko zdjęcie, bo tak jak obiecaliśmy, Cobra jest pierwszym patronem, który wpłacił u nas 30 zł na Patronite. Czyli to jest nasz najwyższy próg jak do tej pory. Więc pocztówka prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu od nas wyjdzie. Tak, w tym tygodniu postaramy się wysłać. W takim razie mamy nadzieję, że podoba wam się nowy kadr, że jest lepiej niż było wcześniej, niż ta cała goła ściana. Teraz widać właśnie, jest tak trochę ciekawiej. Wy możecie sobie popatrzeć, jak to akurat coś tam sobie wejdzie, coś tam sobie wyjdzie. Może ktoś zapuka. W takim razie dajcie znać nam w komentarzach, czy taki kadr wam się podoba. No i pamiętajcie, że jest tutaj ten nasz challenge, czyli które terrarium wyjdzie lepiej. I piszcie, czy chcecie zobaczyć, jak się te terraria zmienią po jakimś czasie, jak już sobie pająk po swojemu tam zrobi. Dodatkowo, jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję, łapkę i widzimy się już w następną środę. Na razie! Cześć!